Jeżeli chodzi o tutaj badania, to no, w gronie pracowników uczelni no, jest też grono osób współpracujących, tak jak i Marcin Gandy, który ma ogromne doświadczenie i w uczelniach wykorzystuje jego wiedzę, między innymi w zajęciach czy w kursach związanych z kulturystyką, związanych z treningiem siłowym. I wspólnie wielokrotnie dyskutujemy, szukamy optymalnych rozwiązań, biorąc pod uwagę nasze wspólne doświadczenie, zarówno moje w kształtowaniu siły mięśniowej, Marcina, jeżeli chodzi o sylwetkowe i żywieniowe zagadnienia, więc Marcin jest na pewno bardzo istotnym punktem wszystkich kursów, wszystkich zajęć na studiach podyplomowych, bo jego wiedza jest przede wszystkim praktyczna, a my tą wiedzę praktyczną gruntujemy naukowo, bo to, co z jego praktyki przypuszcza, to, o czym jest przekonany, potwierdza się w naszych badaniach naukowych i tu każdy zawodnik, który był badany u nas, w krótkim czasie osiągnął sukces dzięki Marcinowi. My jako uczelnia mamy w tym jedynie udział diagnostyczny, ale nasze informacje Marcin wykorzystuje do treningu swoich zawodników. Dzięki temu mam nadzieję, że nasza praca też przekłada się na jego efektywność.